jesteś samotny! Drugi Spider-Man z nami zdaje się mieć jaja! Nie masz pojęcia, jaki jestem! Zimną krew. To się nie dzieje naprawdę. To nie jest realne. Co jest bardziej realne od strachu? Co ty ze mną robisz? Zaglądam w głąb twojej duszy. Widzę chłopca, który boi się sam. Sprawić sam w rodzinie. Gadaj dalej! I tak mi nie uciekniesz! Sprawiać wszystkim zawód. Narażać innych. To ma być Spider-Man? Spider-Man pomaga ludziom. Ty im tylko zagrażasz. To nieprawda. Ej, tylko nie miej pretensji do mnie. To nawet nie mnie rozczarowałeś, tylko... swojego tatę. Nie! A więc, masz na imię Miles. Kim ty jesteś? Miles. Chodź tu, Lee! Po prostu walczmy! Chcesz to skończyć? To walcz! Co jest Miles? Wiem, że to ty, Lee! Ta, a któż by inny? Bez przerwy ci pomagam. Robię dla ciebie wszystko! Nie słucham cię! No, jakoś mnie to nie dziwi. Zależy ci wyłącznie na sobie, prawda? Trafisz tylko brać. Narażasz mnie. Narażasz Hayley. I co? Co nas za to spotyka? Jemrzeń! Tylko olewka. Nic więcej. Albo to samo co Finn. Ganki! Wprawdzie mówiłem, że to nie twoja wina, ale... po prostu było mi cię żal. Nie chciałem cię tym obarczać. Zwłaszcza po tym, jak... Nie! Zwłaszcza po tym, jak twój... Zamknij się! Możesz to zakończyć w każdej chwili, Miles. Jeśli mnie wpuścisz, a na razie męcz się. Micho, gdzie jesteś? Przy tobie, mamo. Dłużej już nie dam rady, Miles. Ciągle cię nie ma. Stale kusisz los. Wiem. W końcu przypłacisz to życie. Nie. To co wtedy? Nie wygrasz, Miles.
żałuję, że się zgodziłem. Czuję się przez to tylko bardziej samotny. Ja też rozumiem. Nie! Chcę cię chronić! Dam radę! Już to gdzieś słyszałam. Obiecuję. Nie od ciebie. W dniu jego śmierci. Mamo! Tamtego ranka. Twój ojciec powiedział mi, że wszystko, co robi. Nie! Nie, nie, nie! Miles, proszę! Kocham cię! Wystarczy, Lee! Miles! Wystarczy, mówię! Masz rację. Dzieci nie potrzeba. Mam już wszystko, czego chciałem. Po prostu przestań! Tata? Co tam, chłopie? Dobrze cię widzieć. Sporo się zmieniło. Odkąd odszedłem? Stałeś się bohaterem. Ale cię nie ocaliłem. Ani Finn. Jeśli Spider-Man nie ochroni ludzi, to kto? Przestań. Jesteś kimś więcej niż Spider-Manem. Możesz kryć się za maską, ale ja wiem, kim jesteś i o co walczysz. Obserwowałem cię. Naprawdę? I mam żal. Czy tak właśnie cię wychowałem? Jesteś tchórzem. Za kałą rodziny. Nie myślisz tak! Myślę. Wszyscy myślimy. Jesteś nikim, Miles. A zawsze będziesz. Nie, nie powiedziałbyś tak! Oni też nie! Nie jestem! Pora odpuścić. Odpuść, Miles. Nie. Odpuść! Nie mam mowy. Odpuść! Odpuść! To koniec, Lee. Nie będziemy się dłużej tak bawić. Chcesz wiedzieć, kim jestem? Dzieciakiem, którego ojca zabiłeś pod ratuszem. Co? Zginął, bo ubzdurałeś sobie, że twoje problemy są ważniejsze niż życie tych wszystkich ludzi. Jefferson Davis był bohaterem, który ich przed tobą ocalił. Nie! Nie będę cię już słuchał. Śmierć taty! Ona mnie powstrzymuje! Sam sobie to robiłem. Ale już dość. Zrób to. Proszę. Gdy stąd wyjdziesz, znajdź Spidermana. Nie pozwólcie im stąd uciec! Hej, Mr. Negative jest w pobliżu Fist, w Chinatown. Ale nie wiem, co z Milesem. Myślisz, że... Milesowi nic nie jest. Właśnie go szukamy. Znajdź Lee. Miles też tam musi być. Musi! Zajmę się tym. Jak Milesowi spadł z głowy choćby włos? Prosiłem Harego o twój numer. Chciałem. Proszę.
Wróć do laboratorium. Musimy usunąć symbionta. Już teraz ma szkodliwy wpływ na twój umysł, a z czasem będzie tylko gorzej. Nie mam czasu. Nikt mnie nie słucha! Ja wam pokażę! Chcesz jeszcze? Powiedzcie kumplom, że w mieście jest nowy Spider. Spędziłem tam najlepsze lata. Nie zamierzam z tobą walczyć. Kraven uwięził drugiego z was w starej posiadłości, na wschodzie miasta. Ocalił mnie. Kazał cię znaleźć. To najlepszy sposób, jaki znam. Zawdzięczam mu życie i wiele więcej. Gdybyśmy tylko... Nie. Dość zrobiłeś. Bądź z niego dumny. Przypomina mi ciebie. Przypomina mu mnie. Przecież nawet mnie nie zna, ani Milesa. Trochę pomógł i nagle stał się tym dobrym. Gdy tylko Miles będzie bezpieczny, Lee wróci za klatki. Nie teraz, MJ. Czy Spider-Man bardziej szkodzi niż pomaga? A teraz to co? Kto potrzebuje starego Spider-Mana? Niby dlaczego ten nowy Spider-Man jest taki super? Nie umie nawet powstrzymać łowców. Zniszczyli fundację i moje życie przez tych drani z pracy Tom May. Kraven! Zabić Kravena. Ciekawe, czy mały pająk przeżyje. Gdzie on jest? Gdzie jest Spider-Man? Zróbcie się, bać się! Oddaj mu teraz z nawiązką! Gadać! Gdzie on jest? Bliżej niż ci się wydaje. Zgadaj! Yeah!
Zapewniano mnie, że ta klatka jest niezniszczalna. Ale wierzę, że wszystko można zniszczyć. Wciąż się hamujesz. Może brak ci motywacji? Na ulicach! Obyś dobrze się patrzył! Spotka cię Mary, nie koniec! Analizuję każdą zwierzynę. Jesteś zwinny, mądry, podatny na emocje. Tak jak ja. Nie pozwól, aby smak siły namieszał ci w głowie. Nie odwracaj się! Miny? Zgadza się! Wieszę na ścianie! Tyle lat czekałem,
na drapieżnika, który mógłby mnie pokonać! Dość zadania! I wtedy znalazłem cię. I pożałujesz tego! Nie, nie pożałuję. Nie pozwolę! No moim losie zadecydował Bóg! Może cię powstrzymać! Zwalcz go! Przepraszam za to. Ja tylko... Hej, to przecież ja! Prawie go zabiłeś! Co ty wyprawiasz? Przeszkadzasz mi, Miles! Zawsze przeszkadzasz. Mogłem wszystko naprawić! W jaki sposób? Prosząc go, to nie w naszym stylu! Nie próbuj mnie pouczać! To ty uciekasz przed własnymi problemami! Ty za wszelką cenę chcesz się zemścić! Zemścić? Ja tylko chciałem chronić moją rodzinę! Chronić ciebie! Nie jesteś lepszy ode mnie! Yeah!
Ostatnie dni. Miles, przepraszam. Dziękuję za wszystko. Tak robią Spidermeni. To nie Spiderman mnie tam ocalił. Tylko Miles. Co dalej? Muszę pogadać z Connorsem. Podobno wie, jak to zniszczyć. Ale co z Harrym? On tego nie potrzebuje?
Jego tata pracuje nad innym lekarstwem. Takim bez kosmitów w składzie. Wiesz, że jeśli będzie trzeba, to jestem. Tylko najpierw powiem mamie, że nadal ma syna. Wiem. Fajnie, że wróciłeś. Doktorze Connors! Zdjąłem kostium! Jest pod kontrolą! Ale co teraz? Przynieś go do Oscorp Tower. Umieścimy go w specjalnym zbiorniku. Tylko najpierw muszę przygotować parę rzeczy. Dam ci znać, gdy będę w drodze. Jeszcze jedno, zanim się spotkamy. Skoro uwolniłeś się od symbionta, jak się czujesz? Dobrze. Czuję ulgę, że to koniec. Wstyd mi za to, co zrobiłem. To nie twoja wina. Wciąż bardzo mało wiemy. Od razu daj mi znać, jeśli zauważysz u siebie jakieś zmiany nastroju, zachowania. Zdjąłem kostium! Jestem wyleczony, prawda? Najpewniej tak. Tylko dopilnuj, by był jak najlepiej zabezpieczony. Dobra! Okej. Zbyt długo ignorowałem to miasto. Co? Nie powiedziałem jeszcze MJ. Halo? MJ, zdjąłem kostium. I wiesz, przepraszam, że... Mów dalej. Że beznadziejnie traktowałem ciebie i wszystkich, na których mi zależy. Zmierzam właśnie do Oscorp, zachomikuję tam kostium, a potem pomyślimy z doktorem, co z nim zrobić. Czy Harry wie? Nie, ale Norman pracuje nad lekiem, który wydaje się obiecujący. Możemy nadal... Nie! Uratujemy Harry'ego! Dobrze słyszeć, że znów mówisz jak ty. Załatw to. Widzimy się w domu. Po wszystkim czeka mnie jeszcze więcej przeprosin. Ale na razie pomalutku. Robili bałaganu. Okej. Jestem właśnie w drodze do Oscorp Tower. Dobrze. Do zobaczenia.
końcu go zdjąłeś. Bohaterze. Harry. Musimy go zniszczyć. Jest niebezpieczny. Nie chcę, żebyś przestał być sobą. Tak jak ja. Pete. Proszę. Nie rozumiesz. Connors mówił, że to... Ocaliłem ci życie! A ty nie ocalisz mojego? Chcesz, żebym zginął? Harry, wszystko... O Boże. Harry. Nie! Zostaw go! Ściągnijcie to z niego! Ewakuować pozostałe piętra! Nie ma dokąd pójść, Harry! Zreptaj! Dobra, już ratować! Teraz leci!
Wszyscy... Ratuję cię! Ułóż, żeby cię uratować!
potrafisz? Czy może coś więcej? O śmierci doskonałej pośród ognia i krwi. Zacznij ją! Zniszczyłeś naszą pracę. Zraniłeś przyjaciół. Chodź więc. Niech twoja chęć zemsty pożywi się moim ciałem. Niech to będą me ostatnie łomy! Prawdziwy koniec! Pająk nie mógł nic, ale żyje. Dorwij mnie! Niech godna!
wiesz, jak to jest? Kiedy zdradza cię własne ciało? Słabość nie wygra ze mną! Jeśli mam zginąć, to zginę! Rycząc! Jesteś żałosnym człowiekiem. Podbiłem ziemię i poskromiłem samą naturę. Staję ponad ludźmi. Tak jest. Chcę to poczuć. Robiłem. Nie bój się, kochanie. W końcu możesz zrobić to, o czym zawsze marzyliśmy. Wkrótce uzdrowimy świat. Jak? Mogę ci pokazać. Cię teraz znajdę, co?
komunikatory FM działają na radio. Jeśli Harry wciąż ma identyfikator, mogę go znaleźć za pomocą anten Oscorp.